Tak witaliśmy rok 1972. Wesoło, w pogodnym nastroju, z optymizmem wkraczaliśmy w ten rok z nadzieją, że zapoczątkowane w kraju przeobrażenia postępować będą nadal. Dla dobra całego kraju, z pożytkiem dla wszystkich jego obywateli. Ziemia katowicka. Tutaj tworzy się nie tylko cenne dla kraju wartości materialne. Tu, w wielkoprzemysłowym regionie, rodzą się także jakościowo nowe metody pracy ludzkich zespołów. Nakreśloną przez szósty zjazd partii strategię socjalistycznego rozwoju Polski trzeba było urzeczywistniać w powszednie dni pracy. Lepszej niż dotychczas, bardziej efektywnej. Ludzie, czas, materiały. Słowa te stały się w tym roku wyznacznikami kierunków działania. Dla katowickiej wojewódzkiej organizacji partyjnej zespolenie wysiłków całego naszego społeczeństwa dla ofensywnej realizacji uchwały szóstego zjazdu było zadaniem pierwszoplanowym. Chcemy żyć lepiej, musimy więc być bardziej nowocześni. Panorama Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przesłonięta jest jeszcze dymami z tysiąca kominów zakładów liczących sobie wiele dziesięcioleci. Praca w wielu zakładach jest jeszcze ciężka, a wydajność stosunkowo niewielka. Ale to już ostatnie lata wysłużonych martenów i starych urządzeń walcowniczych. Z początkiem tego roku zapadła decyzja o budowie huty Katowice w Łosieniu. Niezwłocznie rozpoczęto pracę. Skalę tego przedsięwzięcia porównuje się często z nową hutą. Narzędziami pracy w rękach junaków z SP były jednak kilofy i łopaty, a tutaj pracują spychacze, koparki, potężne buldożery. Inwestycja realizowana jest w oparciu o precyzyjne plany i dokumentacje. Wymagały one zgromadzenia i opracowania tysięcy informacji w bardzo krótkim czasie. Komputery z hutniczego przedsiębiorstwa maszynowych obliczeń analitycznych wprzęgnięto w służbę wielkiej budowy. Precyzyjne obliczenia komputera pozwalają ustalić optymalne harmonogramy na poszczególnych frontach robót. Mądry i obiektywny komputer podpowiadał na przykład, jak najprościej i najtaniej przemieścić w tym roku olbrzymią masę 5 milionów metrów sześciennych ziemi, gdzie koncentrować środki techniczne i materiałowe.